Klasa gimnastyczna tradycyjnie przygotowana jest na przyjęcie uczniów, którzy 8 czerwca o godzinie 9 zasiądą tutaj do napisania matury. Jak widać, zespół szkół numer 1 w Golubiu-Dobrzyniu jest już gotowy do przeprowadzenia egzaminu maturalnego. Epidemia koronawirusa sparaliżowała kalendarz egzaminów szkolnych w tym roku. Egzaminy maturalne, które o tej porze zwykle już się kończyły, rozpoczynają się dopiero 8 czerwca. Natomiast ustnych egzaminów maturalnych w tym roku nie będzie. Uczniowie klas trzecich odebrali już świadectwo ukończenia szkoły i przygotowują się do matury. Weronika, skoro czytałaś pierwszy, to proszę bardzo, przeczytaj też ten drugi. Ze względu na stan epidemii w kraju, konsultacje i nauka do matur nadal odbywają się online. Pod koniec miesiąca, zgodnie z intencjami ministra edukacji narodowej, uczniowie będą mogli przechodzić do szkoły i konsultować się z nauczycielami tutaj w szkole. Czy skorzystają? No zobaczymy. Szkoła będzie otwarta. Ja poproszę nauczycieli, ażeby wyznaczyli odpowiednie pory i godziny, tak żeby uczniowie, którzy będą chcieli się skonsultować nie tylko online, ale również mieli tą okazję przyjścia tutaj do szkoły. Również nasza telewizja włączyła się w pomoc maturzystom. W programie lokalnym nadajemy audycję Korki TV, czyli korepetycje dla maturzystów z różnych przedmiotów. Zachęcamy do oglądania nie tylko maturzystów. To samo pytanie można zapisać jeszcze inaczej. Chciałbym podziękować również tutaj telewizji naszej lokalnej za pomoc również i zaangażowanie się w edukację online. I bez wątpienia uczniowie również korzystają z niej. W zespole szkół numer 2 w Golubiu-Dobrzyniu spośród 73 uczniów, którzy też już otrzymali świadectwo ukończenia szkoły, ponad 50 z nich chce pisać maturę. Obecnie trwają przygotowania do nowych procedur przebiegu egzaminu maturalnego. Kilka dni temu pojawiły się wytyczne związane z nową sytuacją i wdrażamy te wytyczne po to, aby ten egzamin przeprowadzić przede wszystkim w warunkach bezpiecznych dla zdających i dla zespołów nadzorujących. Ponieważ w wytycznych znajduje się informacja, że stoliki zdających muszą być oddzielone o co najmniej 1,5 metra od siebie, to musieliśmy zwiększyć liczbę sal, w których uczniowie będą zdawali egzaminy, a co za tym idzie także zespołów nadzorujących. Przygotowania do egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych trwają także w kolejnej ze szkół ponadpodstawowych w powiecie golubsko-dobrzyńskim. To jest w zespole szkół w Kowalewie Pomorskim. Maturę w tej szkole planuje pisać 20 uczniów. Przed nami taka gorączka, dosyć trudny organizacyjnie miesiąc czerwiec, gdzie tworzymy komisje, procedury, które muszą być uruchomione podczas egzaminu. No, na maturze będzie około 20 osób, więc no nie jest to jakaś taka może wielka liczba, więc uda nam się przeprowadzić ten egzamin w sali gimnastycznej. Kolejne egzaminy w czerwcu czekają uczniów klas ósmych. Pierwotnie egzamin ósmoklasisty powinien odbyć się pod koniec kwietnia, ale jego data została zmieniona podobnie jak termin matury i rozpoczną się dopiero 16 czerwca. To ostatni moment, by podjąć decyzję o dalszym kierunku swojej edukacji. W powiecie golubsko-dobrzyńskim edukację ponadpodstawową oferują 3 szkoły. Zespół szkół numer 1 i numer 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz zespół szkół w Kowalewie Pomorskim. Te dwie ostatnie to szkoły techniczne i zawodowe. Szkoła w Kowalewie od nowego roku szkolnego, oprócz cieszącego się do tej pory dużym zainteresowaniem wśród uczniów technikum, otwiera szkołę branżową 2 stopnia. Jeżeli chodzi o kierunki w technikum, to mamy do zaoferowania te, które już sprawdziły się, cieszą się dużą popularnością. Technik żywienia usług gastronomicznych, technik mechatronik, technik logistyk. Także proponujemy technik hotelarz oraz nowość w porozumieniu z firmą Gramar. Postanowiliśmy uruchomić kierunek mechaniczny, technik mechanik, który także ukończy się uprawnieniami spawalniczymi. Jeżeli chodzi o szkołę branżową, to proponujemy zawód mechanika pojazdów samochodowych. Cały proces kształcenia odbywa się u nas w szkole, a więc zajęcia teoretyczne oraz praktyczne oraz zawód kucharz.
Ale oprócz tego w formie takiej wielozawodowej kształcimy uczniów, którzy praktyki odbywają u pracodawców jako młodociani pracownicy i tutaj gama tych zawodów jest bardzo szeroka. Są to sprzedawcy, są to stolarze, dekarze, także kucharze, no różne zawody. Jeżeli ktoś znajdzie sobie no, pracodawcę, my mu takie kształcenie umożliwimy. Zajmiemy się dokumentacją wewnętrzną w jednostkach gospodarczych. Druga szkoła techniczna i zawodowa znajduje się w Golubiu-Dobrzyniu. To zespół szkół numer 2. Nasza szkoła kształci w 5 zawodach technik informatyk, technik reklamy, technik ekonomista, technik rolnik i technik architektury krajobrazu, a jeżeli chodzi o branżową szkołę pierwszego stopnia, to tutaj właściwie pole wyboru jest nieograniczone. Uczniowie na ogół sami znajdują sobie pracodawcę, o którego chcą tego zawodu uczyć się. Jeżeli na przykład któryś z uczniów ma problem ze znalezieniem sobie pracodawcy czy miejsca praktyk, wtedy może na przykład zgłosić się do szkoły i pomożemy mu tego pracodawcę znaleźć. Barometr zawodów opracowywany co roku przez Powiatowy Urząd Pracy to istotne dane i informacje dla szkół zawodowych i ogólnokształcących. To one powinny tworzyć odpowiednie profile nauki zawodu. Wszystkie te zawody, w których uczy nasza szkoła, znajdują się na liście zawodów, na których będzie intensywne albo umiarkowane zapotrzebowanie. Co roku opublikowana jest taka prognoza na zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na rynku krajowym i wojewódzkim. I te zawody, w których kształci nasza szkoła, i to niezależnie od tego, czy mówimy o technikum, czy branżowej szkole pierwszego stopnia, znajdują się właśnie w grupie tych zawodów o intensywnym albo umiarkowanym zapotrzebowaniu. Oznacza to, że nasi absolwenci nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy po ukończeniu szkoły, a trzeba także pamiętać, że nasza szkoła równolegle przygotowuje do egzaminów maturalnych, które otwierają ścieżkę do studiów i wielu naszych absolwentów taką drogę właśnie wybiera. W obecnej sytuacji gospodarczej związanej z epidemią koronawirusa i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, planowanie odpowiednich kierunków kształcenia nie jest tak proste. Dlatego szkoły korzystają również z projektów takich jak na przykład nowe perspektywy kształcenia zawodowego, do którego po raz drugi przystąpił powiat golubsko-dobrzyński. To zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Stwarzają się szanse pogłębiania wiedzy, ale też wiedzy w oparciu o ten sprzęt, których w ramach tego projektu możemy zakupić. I to jest ten sprzęt, który jest sprzętem nowoczesnym i adekwatnym do sprzętu w tych przyszłych zakładach pracy właśnie naszych absolwentów, naszych szkół. Uczniowie w ramach projektu unijnego mogą uczestniczyć w kursach na prawo jazdy. Odbywa się szereg dodatkowych kursów zawodowych, czy będzie to właśnie, jeżeli chodzi o zawód logistyka, wózki widłowe, czy kursy spawacza, czy kursy różne gastronomiczne. Jest bardzo szeroka oferta dodatkowych zajęć, także wyjazdów zawodoznawczych, staży w firmach, gdzie no, uczniowie mogą no, w rzeczywistych, w realnych warunkach poznać realia pracy. Mam przyjemność powitać całą społeczność uczniowską. Edukacja w tej szkole kierowana jest dla tych, którzy przede wszystkim chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach i uniwersytetach. Mury zespołu szkół nr 1 imienia Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, bo o tej szkole mowa, opuściło 75 roczników, bo tyle lat już szkoła istnieje. Przez cały czas zmienia swoją ofertę do potrzeb uczniów i rynku pracy, proponując ciekawą i bogatą ofertę edukacyjną w klasach o kilku rozszerzeniach do wyboru. Rozszerzenia te powstały w wyniku rozmów, dyskusji z uczniami, rodzicami, nauczycielami na przestrzeni paru ostatnich lat. Pierwszym rozszerzeniem jest rozszerzenie klasy politechnicznej, w którym nauczamy języka angielskiego rozszerzonego, matematyki, fizyki lub informatyki do wyboru przez uczniów. Z tą klasą łączą się również przedmioty dodatkowe, przedmioty uzupełniające,
jest to astronomia w praktyce, ekonomia w praktyce, matematyka z geogebrą, dowody matematyczne i informatyka w naukach technicznych. Drugą klasą, bardzo popularną, jest klasa biologiczno-chemiczna, gdzie rozszerzamy język polski, biologię i chemię. Oraz przedmioty uzupełniające, korelujące z tym rozszerzeniem, to łacina w naukach przyrodniczych, fizyka w naukach medycznych i biologia w języku angielskim. Kolejną klasą, do której również wielu uczniów składa swój wniosek o przyjęcie, jest to klasa humanistyczno-medialna, gdzie rozszerzamy, w której rozszerzamy język polski, historię lub geografię do wyboru przez uczniów. Uzupełnieniem w tym profilu jest technologia medialna, edukacja teatralna, historia XX wieku w języku angielskim, łacina w naukach humanistycznych i historia filozofii. Czwartym rozszerzeniem, bardzo popularnym w ostatnim czasie, jest klasa mundurowa, w której rozszerzamy język angielski, geografię lub wiedzę o społeczeństwie. Przedmioty uzupełniające całkowicie zgadzają się z rozszerzeniem. Jest to atletyka terenowa, edukacja wojskowa, edukacja policyjna i edukacja pożarnicza z ratownictwem. W każdej klasie jest rozszerzony język angielski, ale jeszcze musicie wybrać jeden język wśród trzech, które proponujemy. Jest to język francuski, rosyjski i niemiecki. Szkoła stwarza olbrzymie możliwości rozwoju różnych talentów, zainteresowań i w związku z tym prowadzimy dwa bardzo duże projekty. Pierwszy z nich to jest Region Nauk Ścisłych. Jest to projekt, którego głównym zadaniem jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. W ramach tego projektu uczniowie biorą udział w różnych kółkach, m.in. w kółku programistów, naukowo-technicznym, matematycznym z elementami informatyki i przedsiębiorczości oraz w różnych warsztatach i wakacyjnych obozach naukowych, w tym obozach języków obcych. Drugim projektem, który również w tej chwili trwa i trwać jeszcze będzie przez dwa kolejne lata, to jest Niebo nad astrobazami. W ramach tego projektu uczniowie biorą udział w zajęciach warsztatowych, kołach zainteresowań, obozach astronomicznych, uczą się astrofotografii oraz programowania. Tak się akurat składa, że w dniu wczorajszym dostaliśmy kolejny pakiet wspomagający tenże właśnie program w postaci różnego rodzaju teleskopów, lornetek i wielu innych urządzeń technicznych. Drodzy uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, gdy myślicie o liceum, pomyślcie o Wazównie. Jest to szkoła tu na miejscu, szkoła dobra, szkoła bardzo dobra, zaliczana do jednych z najlepszych w Polsce. Zachęcam Was do tego, abyśmy we wrześniu tego roku spotkali się razem na uroczystości rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego. Zapraszam, do zobaczenia. Bogata oferta edukacyjna, dobra kadra pedagogiczna i odpowiednie warunki nauki dały efekt w postaci wysokich wyników ubiegłorocznych maturzystów szkół powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Nasze szkoły, mówię tu o szkołach wszystkich w powiecie golubsko-dobrzyńskim, ponadpodstawowych, pod względem zdawalności matur w województwie kujawsko-pomorskim zajęły czwarte miejsce. To dzięki pracy nauczycielom i uczniów. Mało tego, żeśmy zajęli trzecie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim pod względem uczestników czy laureatów olimpiad. I to olimpiad na szczeblu wojewódzkim, ale i krajowym. Niejednokrotnie skutkowało to tym, że renomowane uczelnie bydgoska, olsztyńska, poznańska podczas tych konkursów grantem były stypendia i wstęp wolny na uczelnie. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie golubsko-dobrzyńskim rozpocznie się w połowie czerwca i potrwa do 7 lipca. To czas, w którym ósmoklasiści muszą podjąć decyzję o wyborze szkoły i kierunku kształcenia. Jak widzieliśmy, każda ze szkół ma bogatą ofertę, więc wybór pewnie nie będzie łatwy.
Zdalne nauczanie realizować muszą nie tylko szkoły powszechne, ale także szkoły artystyczne. W publicznej szkole muzycznej pierwszego stopnia w Golubiu Dobrzyniu nauczyciele również online prowadzą zajęcia teoretycznej i praktycznej nauki gry na instrumentach. Taka sytuacja to spore wyzwanie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Tak, obecna sytuacja to jest spore wyzwanie dla nas. Staramy się tutaj dotrzeć do każdego ucznia. Instrumenty uczniowie mają, mamy tutaj zaplecze instrumentów, wypożyczamy je, także zajęcia odbywają się, lekcje odbywają się, uczniowie rozwijają się, także jest wszystko w najlepszym porządku. Dzień dobry, nazywam się Paweł Dąbrowski. W ten sposób, czyli zdalnie, na razie tymczasowo swój talent muzyczny rozwija 85 uczniów Szkoły Muzycznej w Golubiu Dobrzyniu. Największym zainteresowaniem wśród instrumentów wybieranych do nauki są fortepian, gitara i przede wszystkim skrzypce. Ale są też uczniowie, którzy chętnie wybierają inne instrumenty, a jest w czym wybierać, bowiem szkoła posiada prawie wszystkie grupy instrumentów. No obecnie mamy wszystkie instrumenty smyczkowe, także kwartet smyczkowy czy nawet orkiestrę smyczkową możemy złożyć, takie instrumenty jak skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas. Oprócz tego jeszcze mamy instrumenty harmoniczne, takie jak gitara, fortepian, organy, akordeon i kilka instrumentów dętych, takie jak flet, saksofon, klarnet, waltornia, trąbka. Kształcenie muzyczne w sposób zasadniczy wspiera rozwój procesów myślowych, a więc pamięci, uwagi, wyobraźni, sfery emocjonalnej. W rezultacie umuzykalnione dzieci mają lepszą koncentrację, szybciej uczą się nowych rzeczy i lepiej radzą sobie w szkole. Poprzez system edukacji muzycznej dzieci przyzwyczajają się do systematycznej pracy, są lepiej zorganizowane, zdyscyplinowane i bardziej odpowiedzialne, tak twierdzą psycholodzy. Uczniowie i nauczyciele z niecierpliwością czekają na moment, kiedy epidemia się skończy i wrócą do normalnych zajęć. Panie dyrektorze, wpłynęło kolejne zgłoszenia. Na pewno po wakacjach szkoła ruszy pełną parą, dlatego już teraz przyjmuje zapisy nowych uczniów. Zapraszam wszystkich serdecznie właśnie do tego, żeby zapisać się wszystkich chętnych. To jest niezwykła przygoda, gra na instrumencie. Czasami przeradza się to w pasję. Także nauka gry na pewno też również rozwija pod kątem i wyobraźni, i motoryki, i również jeśli chodzi o naukę języków obcych. Także to jest bardzo dużo jest kwestii takich, które pomagają dziecku w ogólnym takim nawet rozwoju. Dzięki takim instrumentom jak ten, którym trzymam w ręku, najmłodsze dzieci mogą z łatwością stawiać pierwsze kroki w muzycznym świecie. Gorąco zachęcam do rozpoczęcia przygody z trąbką, przygody z muzyką. Akordeon jest instrumentem bardzo wszechstronnym. Możemy go zauważyć w salach koncertowych jako instrument solistyczny występujący z orkiestrami symfonicznymi lub jako skład takiej orkiestry. Gramy na nim również w kapelach ludowych, co najczęściej występuje to w Polsce i najczęściej jest z tym kojarzone. Ale również muzykę rozrywkową. Takie zespoły jak Enej czy Bracia Golcowie wykorzystują ten instrument na co dzień. Ale również możemy zagrać na nim jazz. Także możliwości wykonawcze na tym instrumencie są nieograniczone. Daje nam to to, że instrument ma bardzo zróżnicowaną barwę. Możemy naśladować tutaj flet, klarnet, a dlaczego na przykład nie tubę, co też jest możliwe. Instrument, który mamy w sobie, jest duży, to już jest dla osób dorosłych. Natomiast dla dzieci są dostosowywane instrumenty do ich wielkości i wzrostu. Są małe, średnie, większe, w zależności od tego, jaka jest potrzeba. Każdy z nich jest tak skonstruowany, aby instrument był przyjacielem dla ucznia, przyjacielem dla muzyka i sprawiał mu jak największą przyjemność z gry na tym instrumencie. Flet to instrument, który skrywa kilka ciekawych zagadek. Przez jego metalową budowę często mylnie przypisywany jest do grupy instrumentów dętych blaszanych, a tak naprawdę należy do rodziny instrumentów dętych drewnianych. Brzmienie fletu powszechnie przywodzi na myśl słodkie i romantyczne melodie. Ale nawet flet może czasami pokazać pazurę. Thank you.
Organy to bardzo wyjątkowy instrument. Jest on bowiem największym spośród wszystkich instrumentów muzycznych. Organy nie tylko z tego względu są bardzo wyjątkowe. Mimo iż posiadają klawiatury, tak jak podobnie jak fortepian, to nie są instrumentem strunowym, szarpanym albo uderzanym, ale są instrumentem dętym, bowiem dźwięk wytwarzany jest za pomocą powietrza wtłaczanego do piszczałek. Piszczałki mogą mieć wielkość małego palca, albo też mogą mieć nawet kilkanaście metrów. Organy też są wyjątkowe z tego względu, że imitują inne instrumenty muzyczne. Mogą również imitować orkiestrę symfoniczną. Na przykładu chciałbym pokazać, jak organy potrafią zimitować flet akompaniujący do klarnetu. Możemy zimitować również trąbkę. Trąbka należy do grupy instrumentów dętych i jest w tej grupie najmniejsza, a zarazem najbardziej popularna. Najstarsze wzmianki o trąbce możemy znaleźć w Biblii. Mowa tam o trąbach jerychońskich. Ich potężny dźwięk mógł burzyć mury. To właśnie dzięki donośnemu brzmieniu instrument ten w dawnych czasach pełnił funkcję sygnalizacyjną. Trębacze, grając sygnały, informowali o ważnych wydarzeniach, takich jak natarcie wrogich wojsk lub oznajmiały wejście króla. Następnie dzięki zmianom konstrukcyjnym trąbka znalazła swoje zastosowanie w zespołach i orkiestrach i została uznanym instrumentem solowym. Dzisiaj możemy usłyszeć trąbkę we wszystkich rodzajach muzyki, począwszy od muzyki klasycznej i filmowej, przez jazz, po muzykę rozrywkową. To właśnie wszechstronność sprawia, że instrument ten stał się tak popularny. Jak widzicie, na perkusji można zagrać rytm, można zagrać różne ciekawe kombinacje, ale perkusja to nie tylko rytm, to również melodia. I tym mogę zaskoczyć pewnie wielu, bo perkusja to również instrumenty perkusyjne, na których można zagrać różne ciekawe melodie. I teraz chciałbym Wam pokazać taki instrument, który nazywa się ksylofon. I co można zagrać na ksylofonie? To, słuchajcie, jest bardzo znany temat. Temat słynnego kompozytora Scotta Joplina nazywa się Entertainment. Przepiękny temat zagrany na ksylofonie. Oczywiście są też różne inne instrumenty perkusyjne, melodyczne, jak na przykład wibrafon. Wibrafon, piękny instrument, cudownie brzmi, na którym można grać czterema pałkami. Spróbuję Wam coś zagrać. Jest to waltornia,
instrument dęty blaszany. Dęty, słowo to pochodzi od staropolskiego słowa dąć, czyli dmuchać. Natomiast blaszany, no z racji tego, że jest to instrument wykonany z kilku stopów metali, między innymi z mosiądzu czy cynku. Instrument ten bardzo często występuje w różnych zespołach, na przykład w orkiestrach symfonicznych, wojskowych, dętych, operowych, też w zespołach muzyki kameralnej, a także w zespołach grających muzykę rozrywkową, na przykład przez długie lata w zespole Kult Kazika Staszewskiego występował muzyk grający na tym właśnie instrumencie. Na waltornie komponowane są również utwory solowe z towarzyszeniem fortepianu bądź orkiestry. Bardzo znani kompozytorzy pisali utwory na ten instrument. I wykorzystuje się go również bardzo często w muzyce filmowej. Współcześnie powierzane są mu bardzo ważne role. Także mam nadzieję, że jak będziecie kolejnym razem oglądać jakiś film, zwróćcie uwagę, w tle pojawia się muzyka i na pewno usłyszycie ten instrument właśnie, tak jak słychać to teraz w podkładzie, grający jakiś główny temat, czyli melodię z danego filmu. Ten instrument, który Państwo widzicie za mną, to jest właśnie wiolonczela. Jest to instrument, którego brzmienie zbliżone jest do ludzkiego głosu, czyli jest dosyć niskie i stonowane. Na wiolonczeli gra się w pozycji siedzącej, opierając jej nóżkę o ziemię. Przygodę z wiolonczelą zaczęłam jako mała dziewczynka i pasja ta trwa już ponad 25 lat. Na wiolonczeli można grać tak. Ale można grać również w ten sposób. Przedstawiam Państwu moją przyjaciółkę, altówkę, której imię po włosku brzmi Viola. Altówka jest dość wymagającym instrumentem, ale kiedy się z nią zaprzyjaźnimy, to ona w tej przyjaźni jest bardzo wierna. Ma ciepłą, łagodną barwę dźwięku, zbliżoną do barwy ludzkiego głosu. Jest trochę większą siostrą skrzypiec. Kiedyś altówka traktowana była głównie jako instrument akompaniujący, ale wraz z rozwojem muzyki instrumentalnej zaczęto ją coraz bardziej doceniać i dzisiaj jest to instrument solowy, na który powstaje mnóstwo przepięknych utworów. Gra na altówce to przygoda pełna wyzwań, ale przede wszystkim satysfakcji i ogromnej radości. Instrument, na którym uczę, to skrzypce. Jest to instrument niezwykle piękny i niezwykle wyjątkowy. Pochodzi z rodziny instrumentów strunowych, z grupy instrumentów smyczkowych. Ze swojej rodziny jest to najmniejszy instrument, ale posiada najwyższy strój. Skrzypce potrafią mieć cudowne, piękne brzmienie, ale potrafią też być agresywne i dosyć ostre. Z wielką pasją i z oddaniem realizuję się jako nauczycielka skrzypiec w naszej szkole. Bardzo lubię pracę z dziećmi. Staram się zawsze z dużym zaangażowaniem i wyczuciem podejść do każdego ucznia, traktując go zawsze indywidualnie. W związku z tym, że trwają zapisy do naszej szkoły, chciałabym zaprosić do rozpoczęcia wspaniałej przygody, jaką jest muzyka. Do przygody z muzyką, do przygody ze skrzypcami, które mają wpływ na rozwój osobowości, wrażliwości, ucząc jednocześnie koncentracji i systematyczności. Zapraszam serdecznie. Uczymy od podstaw. Jest to pierwszy etap nauki szkolnictwa muzycznego. Także przychodzą do nas dzieci, mamy badanie przydatności, sprawdzamy słuch muzyczny i wtedy wydajemy tutaj opinię, czy przyjmiemy takiego kandydata. Tak więc, jeśli ktoś chce rozwijać swoje muzyczne zainteresowania, może to robić pod okiem profesjonalnych muzyków, nauczycieli. Publiczna Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi nabór jeszcze tylko do 4 czerwca. Wszelkich informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.psmgd.pl w zakładce rekrutacja.